Grudziądz pamięta o Witoldzie Pileckim, dowodem czego są kolejne miejsca w miejskiej przestrzeni, w których wspomina się nazwisko rotmistrza. W maju ubiegłego roku rondo u zbiegu ulic Bora Komorowskiego i Hallera uroczyście nadano imię Witolda Pileckiego. Natomiast 10 maja tego roku w szkole podstawowej nr 21, której jest patronem, odsłonięto Izbę Pamięci. Przecięcia wstęgi dokonały dzieci rotmistrza Zofia Pilecka-Optulowicz i Andrzej Pilecki. Pomogli im w tym dyrektor placówki oraz zaproszeni goście. Uroczystość nie doszłaby jednak do skutku, gdyby nie Wyższa Szkoła Demokracji i Bank Zachodni WBK, które finansowo wspomogły realizację projektu. Dzięki pomocy sponsorów szkolna przestrzeń wzbogaciła się o miejsce, w którym pamięć o patronie jest ciągle żywa. Jaki był Witold Pilecki? Z uśmiechem na ustach o ojcu opowiada Andrzej Pilecki, jego syn. W jego opowieści sylwetka Witolda Pileckiego nabiera realistycznego kształtu. Jest roześmiany, troskliwy, dbający o żonę i dzieci. Z ojcem byłem przez przedwojennych 7 lat i, no, i był naszym takim, to był żywe srebro. Ten człowiek oprócz tego, że udzielał się bardzo społecznie w całym naszej okolicy, tam na Kresach koło Lidy, i to nie zapominał o rodzinie. Wizurą zęby.